Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii Top 3. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 3 najlepsze w moim odczuciu produkty do oczyszczania twarzy. Uważam, że pielęgnacja jest bardzo ważnym elementem każdego makijażu, bardzo ważnym elementem dbania o cerę, tak aby późniejszy makijaż nam się doskonale trzymał. Więc zanim w kolejnych częściach z tej serii pokażę Wam najlepsze produkty do makijażu z każdego jakby podtematu, czyli top 3 najlepszych podkładów, korektorów, rozświetlaczy i tak dalej, to najpierw zacznijmy od pielęgnacji, czyli od oczyszczania. Uważam, że oczyszczanie jest bardzo istotną rzeczą, jeżeli chodzi o utrzymywanie się makijażu, tak samo jak i nawilżanie, do którego link możecie znaleźć tutaj. Mówiłam tam o 3 najlepszych produktach pod makijaż na dzień, czyli kremach nawilżających, więc jeżeli jesteście ciekawi tych moich 3 wybranków, to serdecznie Was zapraszam właśnie do tego odcinka. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam właśnie produkty do oczyszczania. Podobnie jak i w tamtym wstępie, teraz też nie omieszkam nie wspomnieć o tym, że żebyście po prostu pamiętali, że to są produkty, które są w moim odczuciu i wedle mojego gustu i uznania wytypowane jako najlepsze. Niekoniecznie najlepsze okażą się dla Was, jak i też niekoniecznie Wam one, jeżeli miałyście z nimi do czynienia, niekoniecznie wedle Waszej opinii również są najlepsze, z czego ja sobie oczywiście zdaję doskonale sprawę. Zacznę może od produktu, jakim jest maseczka. Jest to maseczka z ziół, jest to maseczka oczyszczająca z szarą glinką do skóry mieszanej, tłustej i trącikowej. Wytestowałam sobie tą maseczkę, ta maseczka mi się sprawdza doskonale, bardzo fajnie oczyszcza moją skórę. Naprawdę czuję po niej taki komfort, jeżeli chodzi o... Też to trochę siedzi w głowie, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest taki komfort troszeczkę nasz psychiczny, ale uwielbiam tą maseczkę. Widzę, że ona bardzo dobrze działa na moją skórę. Widzę, że przede wszystkim oczyszcza ją, nie przesuszając, bo też miałam do czynienia z produktami, które właśnie oczyszczały, ale też przesuszały, w związku z czym to w ogóle totalnie odpadało. Mnie osobiście najbardziej w tej maseczce odpowiada to, że ona jest również z przeznaczeniem do cery tłustej. I dlaczego? Dlatego, że moja strefa T ma tendencję do przetłuszczania się i zauważyłam, że kiedy stosuję tą właśnie maseczkę z glinką szarą z ziaj, jeżeli stosuję ją 2 razy w tygodniu, to widzę po prostu i czuję też, że w ciągu dnia o wiele dłużej moja strefa T jest nieprzetłuszczona, nie świecąca się. Ja totalnie nie toleruję blasku w ogóle, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek świecenia się blasku, tak to brzmi. Jeżeli chodzi o strefę T, więc ja zauważyłam u siebie, że bardzo fajnie to wpływa właśnie też na, nie wiem jak to fachowo nazwać, ale wydaje mi się na normalizację pracy gruczołów łojowych, może tak o, nazwijmy to. Właśnie więc dlatego też, pomimo tego, że nie jest ona docelowo przeznaczona do mojego typu cery, to doskonale mi się sprawdza. I dlatego też tutaj taka wskazówka dla Was. Niekoniecznie zawsze sugerujcie się tym, co jest w opisie danego produktu, bo po prostu czasami coś trzeba wypróbować, wytestować i wtedy być może okaże się, że akurat to jest dla Was i dla Waszej cery, niekoniecznie dla tylko tych typów cer, które są wyłonione w opisie danego produktu. I jeszcze istotną rzeczą jest to, że ten produkt jest bardzo tani, bo te maseczki kosztują w Rossmanie chyba złote 49 zł, więc ja na przykład, kiedy uderzam tam na jakiś shopping większy, to po prostu kupuję sobie ich więcej z przeznaczeniem na przykład na cały miesiąc albo na najbliższe 2 tygodnie, w zależności od tego, jak często tam jestem, więc po prostu kupuję sobie na zapas i wtedy mogę się cieszyć 2 razy w tygodniu oczyszczoną cerą i znormalizowanym właśnie przetłuszczaniem się w strefie T. Kolejny produkt, który odkryłam tak naprawdę zupełnie niedawno i który pojawi się lub pojawił się w takim filmiku z nowościami kosmetycznymi, które zakupiłam w ostatnim czasie. Jest to produkt z Evre i nazywa się to peeling do twarzy 3 w 1, który ma dogłębnie oczyszczać oraz wygładzać oraz matowić skórę, przywracając jej zdrowy wygląd. I jest tutaj informacja o tym, że produkt ten jest przeznaczony do skóry z niedoskonałościami. Jak wiecie, moja cera nie należy do problematycznych, ani też tym bardziej do borykających się z niedoskonałościami. Oczywiście od czasu do czasu zawsze wyskoczy jakiś nieprzyjaciel, ale z całą pewnością grzechem byłoby, gdybym nazwała swoją cerę problematyczną, ponieważ ja nigdy w życiu, nawet w okresie dorastania, nie miałam pryszczy, nie miałam jakichś, wiecie, trądzików, jakichś zapchanych porów itd., itd., więc ja zdecydowanie na to nie mogę narzekać. Natomiast również, i tutaj kolejny produkt, pomimo tego, że nie jest przeznaczony do właśnie tego, mojego typu cery, tak, tylko jest przeznaczony do cery z niedoskonałościami, no to mimo wszystko ja go używam, ja się na zakup tego produktu zdecydowałam, ponieważ on również ma w sobie białą glinkę, ziaja ma szarą,
Ogólnie glinka działa bardzo dobrze na moją skórę, w związku z czym ja tego produktu używam akurat codziennie do mycia twarzy. Tak wiem, peelingu nie powinno się używać codziennie, ja używam, słuchajcie, on jest bardzo delikatny, on ma takie bardzo malutkie drobinki, więc on nie jest takim peelingiem, który w jakiś drastyczny sposób oczyszcza naszą skórę, ale bardzo fajnie się sprawdza i właśnie dla wszystkich tych osób, które poszukują takiego oczyszczania na co dzień i takiego poczucia bardzo, ale to bardzo odświeżonej cery, to właśnie ten produkt z Evre myślę, że może przyjść Wam z pomocą. Bardzo istotne w tym produkcie jest to, że on odblokowuje pory. I powiem Wam, że ja go używam tak naprawdę od niedawna, więc w związku z tym, że nie mam jakichś pozapychanych porów, to też jakby nie mogę Wam powiedzieć, czy on na pewno tutaj w tym zakresie by zadziałał. Natomiast ostatnio, jeszcze tutaj mam resztkę takiego Georgia na brodzie, właśnie takiego typowego nieprzyjaciela, który wynika właśnie z zapchanej skóry w tym miejscu, czyli na przykład z nadmiernego dotykania podczas pracy przy komputerze czy coś. I zauważyłam, że właśnie jak sobie kąpię się wieczorem, jak sobie w tym miejscu troszeczkę tak dłużej jakby trę tym właśnie peelingiem, to zauważyłam, że to po prostu jakby szybciej mi troszeczkę znika niż standardowo by znikało. I ostatni produkt do oczyszczania twarzy, nie jest to ani maseczka, ani peeling, ani żaden żel myjący, ale jest to tonik do twarzy. I może Was to zdziwi, może nie, jest to tonik, który jest taki bardzo zawiesisty, taki bardzo gęsty i on ma takie delikatne drobinki rozświetlające. Jest to firma Theo Marui Professional, nie wiem jak to się dokładnie czyta, natomiast ja, jak widzicie, ja ten produkt w ogóle jeszcze mam, a już go tyle czasu używam, on kiedyś był w Shiny Boxie. I powiem Wam szczerze, że on ma 200 ml i ja go używam bardzo często. Nanoszę go po prostu po oczyszczeniu twarzy, na przykład tym peelingiem albo tamtą maseczką. Nakładam go na wacik kosmetyczny i po prostu przez około 2 minuty, myślę, przez dłuższą po prostu chwilę jeżdżę sobie dosłownie tym płatkiem kosmetycznym, tak delikatnie zataczając koła tutaj na twarzy tym płatkiem z odrobiną właśnie tego produktu. I wiecie co zauważyłam? Mam takie wrażenie, że on naprawdę tak jakby rozświetla tą cerę. Czyli pomimo tego, że ma swoją funkcję naturalnego oczyszczania się, odnowy skóry, zmniejszania porów, przywracania równowagi hydrolipidowej, to też właśnie zauważyłam i to szczególnie zauważyłam, oprócz tych wszystkich funkcji, które przed chwilą zostały wymienione, zauważyłam, że właśnie on pozostawia taką bardzo fajną, świetlistą cerę. Więc nawet jak ja nie mam makijażu w dany dzień, to ja widzę, że ta buzia jest taka bardziej żywa, taka bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, radosna, promienna. Więc to jest ogromny plus właśnie tego produktu. Także ja Wam serdecznie te produkty polecam. Wszystkie te produkty, oprócz tego jednego, należą do dość tanich produktów, więc myślę, że warto sobie je wypróbować we własnym zakresie i dać mi znać koniecznie, czy się sprawdziły, również i Wam. Ja w dniu dzisiejszym zakończam na tym moją recenzję trzech najlepszych produktów, moim zdaniem najlepszych, do oczyszczania twarzy. Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, koniecznie piszcie mi w komentarzach na dole, jakie są Wasze ulubione produkty do oczyszczania twarzy, podobnie jak i z kremami. Bardzo chętnie wciągnę sobie Wasze propozycje na listę zakupową produktów, które będę chciała wytestować i też przyjdę do Was oczywiście z takim odcinkiem z serii Widzowie polecają, w którym będę właśnie podsumowywała albo testowała, jeszcze zobaczę, produkty, które polecicie mi Wy, bo to Wy tworzycie razem ze mną ten kanał. Także ja tutaj Was mam szczególnie na względzie. Dobra, koniec gadania. Odcinek miał być krótki, a pewnie wyjdzie 10-minutowy, no już się przyzwyczaiłam, chyba Wy też. Także tak, dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie, czekam na Wasze komentarze i serdecznie Was pozdrawiam. Koniecznie dajcie kciuka do góry, żeby mnie zachęcić do realizowania dalszych odcinków. Napiszcie również w komentarzach, tak przy okazji mi się przypomniało, jakie top 3 produkty mam przygotować w następnym odcinku i widzimy się właśnie w następnych odcinkach. Także pozdrawiam Was gorąco i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa!